Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na ósmym już naszym live'ie, na którym prezentujemy dane dotyczące nowych rezerwacji na świecie, ale przede wszystkim też i w Polsce. Bardzo miło mi jest powitać tych Państwa, którzy już do nas dołączyli. Bez zbędnej zwłoki zaczynamy, mam nadzieję, że ze znanym już w tym momencie formatem prezentacji. Dzisiaj oczywiście agenda, można powiedzieć, ustalona. Na początku dane trochę ze świata, potem ze skupieniem się troszeczkę na Polsce, krótkie podsumowania, ale też i porady. Dzisiaj pokuszę się może też o jakąś próbę trochę przewidzenia tego, co się będzie działo w następnych tygodniach. Przede wszystkim dlatego, że po 3 tygodniach lekko innych informacji, które zbieramy z rynku, przede wszystkim informacji, które pochodzą z tych nowych rezerwacji, które przetwarzamy, wreszcie widać pewne trendy. Troszeczkę zmianę względem dynamiki, która była widoczna zwłaszcza na samym początku. Oczywiście też będzie czas na pytania i sugestie od Was, więc jeżeli tylko jakieś pytania się pojawią, to proszę śmiało pisać w komentarzach. Ja na koniec postaram się do nich wszystkich odnieść. Tutaj też nie będę przerywał, żeby nie przedłużać tej prezentacji. Na początku krótkie tylko wprowadzenie takie statystyczne, można powiedzieć. Dzisiaj, tak, 803 hotele są ujęte w tych danych dla Polski i są to oczywiście wszystkie typy obiektów, zarówno hotele, apartamenty, jak i hostele. Wszyscy nasi klienci z Polski. Jeżeli chodzi o świat, oczywiście tych hoteli jest trochę więcej i tutaj na tym pierwszym slajdzie widzimy liczbę nowych rezerwacji dokonywanych tygodniowo przez wszystkich klientów ze wszystkich krajów korzystających z Travel Manager Planet. No i tutaj w zasadzie pierwsza ważna obserwacja, mianowicie to, że faktycznie to, co jeszcze tydzień temu, 2 tygodnie temu było powiedzmy pod znakiem zapytania, no to w zasadzie już dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że faktycznie nastąpiło przyhamowanie w liczbie dokonywanych nowych rezerwacji. Także ten wzrost już nie jest aż tak dynamiczny, jak to bywało jeszcze powiedzmy ten miesiąc, 1,5 miesiąca temu. W tym momencie widzimy, że to przyhamowanie jest już tutaj wyraźne i faktycznie no, już trzeci tydzień widzimy, że ta krzywa się tutaj troszeczkę zaczyna odchylać w dół. Dlatego no, już jak najbardziej uzasadnione jest twierdzenie, że to przyhamowanie nastąpiło. Oczywiście pojawiają się różnice między różnymi krajami. To jeszcze za chwilkę pokażę w tej dynamice przyrostu. To też może być interesujące, jak to się między tymi krajami różni. Za chwilkę też jeszcze do tego wrócimy. Jeżeli chodzi o to, na kiedy dokonywane są rezerwacje na całym świecie, no to nadal bardzo, bardzo wyraźny jest podział pomiędzy miesiącami wakacyjnymi, lipcem, sierpniem, czyli tutaj najbliższe 8 tygodni. Widać bardzo wyraźnie, że najwięcej rezerwacji jest dokonywanych tutaj. Oczywiście najwięcej to na najbliższe tygodnie, bardzo krótki termin między rezerwacją a przyjazdem, ale no widać tutaj niemalże ścianę na koniec sierpnia. Wrzesień, październik, jeszcze powiedzmy tutaj odrobinę rezerwacji, ale potem listopad, grudzień to niestety nadal tych rezerwacji bardzo mało i to w zasadzie od początku roku się nie zmieniło. Tak jak wspomniałem też, wybrane kraje. Powiedzmy tak, tutaj Polska zdecydowanie przyhamowała, jeżeli chodzi o liczbę nowych rezerwacji. Hiszpania za to nadal rośnie. Dania na początku wydawało się, że Szwecję wyprzedzi, natomiast ostatnio, tak w tym tygodniu, Szwecja jednak wyszła na prowadzenie względem swojego sąsiada. W Szwajcarii natomiast na przykład ta liczba rezerwacji w zasadzie utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie.
Tutaj bliższe spojrzenie trochę na Polskę. Tutaj zwłaszcza ta niebieska linia to jest linia pokazująca liczbę nowych rezerwacji tygodniowo właśnie w Polsce. Zestawiona tutaj z tą czarną linią dla świata, po to, żeby też pokazać, jak Polska plasuje się w porównaniu do, no, po prostu do reszty świata. Widzimy, że to przyhamowanie w Polsce jest nawet wyraźniejsze nieco tak niż na świecie. Tutaj na dole są tak powiedzmy, to nie są te same pick-upy, o których Państwo myślicie, ale powiedzmy, to są pick-upy względem poprzednich tygodni. Tutaj na dole pokazane tymi słupkami. Widzimy, że przyrost jest dla Polski tak 0, tak, 1 dziesiąta tutaj razy 10 do trzeciej, czyli no nieznaczny, w zasadzie niemalże pomijalny tutaj wzrost. Można w zasadzie powiedzieć, że w takim razie utrzymanie liczby nowych rezerwacji, czyli no ten popyt w ciągu ostatniego tygodnia nie wzrósł w Polsce. Jeżeli chodzi o różnice w regionach, są one nieznaczne. Tutaj województwo małopolskie cały czas pomalutku rośnie. Akurat województwo małopolskie zanotowało wzrost. Natomiast z kolei na przykład województwo dolnośląskie notuje spadek, na Pomorzu i na Mazowszu nie mamy w zasadzie większej różnicy. Też wydaje się, że na razie się to utrzymuje na mniej więcej stałym poziomie od 3-4 tygodni, zwłaszcza dla województwa pomorskiego. To na kiedy są dokonywane te rezerwacje, to też na pewno bardzo ważne, bo to pozwala tutaj dopasować Waszą ofertę. To przede wszystkim, tak jak i dla całego świata, to są przede wszystkim miesiące wakacyjne. Lipiec, sierpień, na 8 najbliższych tygodni głównie. Tutaj nieśmiale jeszcze pojawia się wrzesień, sam początek września. Natomiast no, październik, listopad, grudzień, no, nadal tych rezerwacji jest bardzo mało. To, co jest ciekawe, że ten obszar zainteresowania, jakby te tygodnie, na które są dokonywane rezerwacje, on się nie wydłuża. Na pewno jest daleko mu tutaj do tych śladów jeszcze z początku roku. Wręcz powiedziałbym szczerze, że tutaj, o ile ten miesiąc temu, tak na początku czerwca, koniec maja, początek czerwca, nastąpił zdecydowany wzrost zainteresowania jeszcze dalszymi tygodniami, akurat właśnie tutaj na lipiec, no to w zasadzie tutaj można by spróbować nakreślić taką niewyraźną linię, która ona jest nachylona tutaj pod kątem większym niż 45 stopni do osi poziomej, co sugerowałoby, że no, jednak ta niepewność wśród gości jest nadal bardzo duża i raczej nie należy się w najbliższych tygodniach spodziewać rezerwacji na jakieś dalsze pobyty, tak, wykraczające poza wakacje na razie. Także powiedzmy, to podejrzewam, że wrzesień, październik, tutaj te tygodnie, te dni, tak, w tych miesiącach będą rezerwowane dopiero prawdopodobnie pod koniec sierpnia, nieco intensywniej, kiedy faktycznie no, będzie już bliżej tego terminu i będzie można więcej cokolwiek powiedzieć na temat tego, czy w ogóle możliwy będzie wyjazd w tym okresie. Jeżeli chodzi o to, jeszcze tutaj tak powiedzmy w rozbiciu dokładnie no, na poszczególne tygodnie, może powiedzieć z innej perspektywy pokazanie, na kiedy te rezerwacje są dokonywane. Tutaj widzimy, że 26 tydzień, czyli ten ostatni, końcówka czerwca, no to jest to oczywiście przerwy jest last minute, natomiast ta krzywa tutaj na kolejne tygodnie, ona jest no, jednak dosyć stroma cały czas. Tak, tutaj październik to już jest 10 do drugiej, tak? Tutaj przypominam, że skala jest logarytmiczna, dlatego tutaj październik to jest 10 do drugiej, czyli około 100 rezerwacji. Natomiast na czerwiec to jest 10 do czwartej, tak? Czyli 10 tysięcy rezerwacji. Także różnica jest znacząca. Widać, że ta linia jest dużo stromiej nachylona cały czas niż chociażby tutaj jeszcze taka, powiedzmy, referencyjna linia z początku roku.
Jeżeli chodzi o booking window, tutaj też w sumie wiele się nie zmienia względem poprzednich tygodni. Cały czas, no oczywiście najwięcej jest rezerwacji w ostatniej chwili. Bardzo mocno to spada. Na 4-5 tygodni, tam powiedzmy aż do 1,5-2 miesięcy, no to jeszcze tych rezerwacji jest. Natomiast potem powyżej 2 miesięcy, tak tutaj 9-10 tydzień od momentu rezerwacji, no to w zasadzie tych rezerwacji już no niemalże nie ma. Tak, one tutaj są bardzo blisko zera i w zasadzie można powiedzieć, że jest to pomijalne. No, znowuż, na pewno daleko jest liczby tych rezerwacji, zwłaszcza na te odleglejsze tygodnie, chociażby do początku roku. Jeżeli chodzi o udział nowych rezerwacji, w zależności od typów kanału, tutaj pokazujemy tylko i wyłącznie obiekty, które mają podpięty Booking Engine przez naszego channel managera, żeby faktycznie tutaj w jakiś sensowny sposób pokazać, jaki jest miks tych kanałów. To, co jest ciekawe, że w tym tygodniu, że pojawiły się rezerwacje od wholesalerów. Tutaj jest małe drgnięcie. Jeżeli chodzi o udział rezerwacji bezpośrednich przy Booking Engine, no niestety tutaj widzimy nieznaczny, ale nadal spadek tych rezerwacji bezpośrednich. Tutaj można powiedzieć, od paru tygodni już apeluję o to, żeby zwrócić na to szczególną uwagę, na te rezerwacje bezpośrednie, na oferty, które są dostępne u Was na stronach. W zasadzie no nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć apel o to, żeby o to zadbać. No bo niestety ten udział procentowy nieco maleje. Tutaj można powiedzieć, że nieznacznie też spadł udział procentowy tych kanałów OTA, ale no to wynika z tego, że się tutaj nieco ożywili wholesalerzy. Jeżeli natomiast popatrzymy na typy kanałów w podziale, znaczy na nowe rezerwacje w podziale na typy kanałów, przez które są dokonywane te rezerwacje, tutaj akurat pokazuje wszystkich naszych klientów, nie tylko tych, którzy mają podpięte Booking Engine przez channel managera. Widzimy, że to wyhamowanie w Polsce nowych rezerwacji w zasadzie przede wszystkim odbyło się na kanałach OTA. Tak, nie ma tutaj znaczy nie będzie to wielkim zaskoczeniem, jeżeli powiem, że oczywiście zdecydowana większość, tak około 90% tych rezerwacji, no to jest Booking. Co powiedzmy jest to takie trochę Schadenfreude, ale prawdopodobnie może Państwa cieszyć. Nie chce mi się przerzucić slajd, przyznam szczerze, mam jakieś problemy techniczne. Mam nadzieję, że mnie cały czas słychać. Ach, okej, okay, to już dobrze, to już podsumowanie. No tak, więc krótko podsumowując, tak, przyhamowanie jest zdecydowanie wyraźne. Zarówno na całym świecie, jak i w poszczególnych regionach. Nie we wszystkich, tak? Jak pokazałem, Hiszpania jest, można powiedzieć, jeszcze przynajmniej odporna na coś takiego, ale z drugiej strony Hiszpania też wystartowała trochę później, więc być może ten potencjał nieco tutaj przygaszony, ten entuzjazm przygaszony przez obecną sytuację jeszcze w Hiszpanii nie jest wykorzystany, dopiero można powiedzieć, że się budzi. Natomiast przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polskę, tak, no to to przyhamowanie jest widoczne, tak, po 3 tygodniach tutaj z nieco odmiennych obserwacji możemy już z całą pewnością powiedzieć, że tak, liczba nowych rezerwacji przyhamowała. I tutaj, znaczy oczywiście zastrzegam sobie, że jest to moja niedoskonała prognoza. Podejrzewam, że w najbliższych tygodniach faktycznie się to nie zmieni. Że na razie no, niewiele wskazuje na to, żeby następowały jakieś istotne zmiany, czy to w obostrzeniach, czy to w jakichś możliwościach podróży, czy to nie w dostępności lotów i tak dalej. Więc podejrzewam, że w najbliższych tygodniach nie należy spodziewać się jakiegoś znaczącego przyrostu popytu i nowych rezerwacji. Natomiast w jakimś sensie cieszy to, że, znaczy z jednej strony cieszy, tak, że ta liczba rezerwacji spadła przede wszystkim w kanałach OTA. To jest szansa dla Państwa, żeby powalczyć o te rezerwacje bezpośrednie. Z drugiej strony, no to jednak ta liczba rezerwacji dokonywanych w kanałach OTA, no też po prostu pokazuje gotowość do
do dokonywania tych rezerwacji. Tak? Mimo wszystko zdecydowana większość waszego biznesu no to są te kanały OTA, to jest ten booking, więc no jeżeli tam nie ma rezerwacji, no to na pewno się to, że nie przybywa tych nowych rezerwacji, tak? Ta liczba nie rośnie, no to też raczej trudno się spodziewać, żeby nagle to jakoś gwałtownie rosło w pozostałych kanałach, zwłaszcza tych bezpośrednich. Popyt głównie na miesiące wakacyjne i również wrzesień. Tu, to tak jak pokazałem wcześniej na wykresie, tak, no to ten wrzesień nadal jest jeszcze nieśmiale bukowany. Natomiast tu znowuż też moje niedoskonałe przypuszczenie. Prawdopodobnie te kolejne miesiące będą się rezerwowały takimi falami, że w momencie, kiedy już można powiedzieć, dotrzemy do końca wakacji, do końca lipca, sierpnia, no to wtedy się okaże, że jednak jest wrzesień też i że nadal ludzie chcą wyjechać i wtedy się na niego rzucą. Dlatego jeżeli to też wiąże się z trzecim punktem, że właśnie rezerwacje są dokonywane głównie last minute. Jak to się, dlaczego jest to istotne dla Państwa, dla Was? Dlatego, że no, na pewno staracie się też zmieniać ceny, dopasowywać je. Na pewno warto wykazać się cierpliwością. Z jednej strony ważne jest to, żeby mieć dostępność otwartą na możliwie długo, na ile to jest wykonalne technicznie. Natomiast, bo po prostu nie wiadomo, kiedy ten popyt się zrodzi, tak? Kiedy te nowe rezerwacje się pojawią. Natomiast jeżeli próbujecie te ceny zmieniać, jeżeli próbujecie jakoś dostosować, no to warto wykazać się cierpliwością, bo te rezerwacje no, najprawdopodobniej będą schodziły naprawdę na ostatnią chwilę. No i tak, no niestety, jak co tydzień niestety od paru tygodni, może powiedzieć, że no, przepraszam, te rezerwacje bezpośrednie no, są na pewno cenne, na pewno są tak zwanym języczkiem uwagi, ale no, gdzieś tam liczbowo, no to wygląda na razie powiedzmy umiarkowanie. Chociaż to jakby też podkreślam co tydzień, że te wartości różnią się dla różnych booking engine'ów. I tego powiedzmy nie publikujemy tutaj tak całkiem wprost, jak się te booking engine'y tutaj zachowują, można powiedzieć, względem siebie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany danymi dla konkretnego silnika rezerwacji, to chętnie pokażę też, żeby można było zobaczyć, ewentualnie na przykład porównać. Tak? Gdybyście się na przykład Państwo zastanawiali nad zmianą tego silnika rezerwacji, to może warto wziąć pod uwagę też taką informację. Co prawda sama zmiana silnika rezerwacji na pewno nie sprawi, że nagle tych rezerwacji bezpośrednich tutaj przyrośnie, ale no na pewno jest to jakiś sygnał, który pozwala podjąć lepszą decyzję, tak opartą na liczbach. W takim razie dzisiaj się udało krótko i sprawnie. Czekam w takim razie na pytania. Jeżeli są jakieś kwestie, tematy, które Państwa interesują, ciekawią, nie wiem, być może coś mogę lepiej wyjaśnić, może coś więcej odpowiedzieć. Ciekaw też jestem Waszego zdania, w sensie jak przewidujecie, że w następnych tygodniach się te rezerwacje będą zachowywały, jakby czy będzie ich, czy może to tempo wzrostu się, znaczy to przyhamowanie się utrzyma, czy być może ta liczba rezerwacji spadnie, czy może znowu zacznie rosnąć. Tak, jeżeli macie na ten temat jakieś opinie, to też chętnie usłyszę, czy przeczytam, można powiedzieć. Tutaj no, sytuacja jest nadal niewątpliwie bez precedensu, natomiast dyskutować zawsze na pewno warto. Poczekam jeszcze chwilę na ewentualne pytania, które się tutaj pojawią na żywo. Natomiast dla tych z Państwa, którzy będą nas słuchać później, już nie na żywo, to też podkreślam, że te same pytania czy te same komentarze można zostawić w dowolnym momencie. Będziemy się do nich ewentualnie odnosić później. To jakby nie jest na pewno stracona szansa, jeżeli ktoś z Was nie ogląda tego na żywo.
Jeżeli nie ma pytań, to w takim razie na dzisiaj chyba zakończę. Jeszcze jedna taka informacja. Już jutro mamy naszą taką pierwszą zdalną konferencję, na której będzie można dowiedzieć się o najnowszych funkcjach Channel Managera, być może trochę odświeżyć znajomość tego narzędzia, być może też dowiedzieć się, jakie funkcje tam od jakiegoś czasu już były dostępne, a jeszcze z nich nie mogliście nie skorzystać. Konferencja będzie miała dwie części. Jedna to będą prezentacje, które będą udostępnione jeszcze dzisiaj wieczorem. Będzie można je obejrzeć w dowolnym momencie, dogodnym dla Państwa, ale przede wszystkim jutro od 10 do 14 będzie możliwość kontaktu z nami bezpośredniego z pracownikami różnych działów, od sprzedaży przez support, aż po wdrożenie produkt nawet, czy revenue management. Będzie możliwość skontaktowania się z nami, porozmawiania w zasadzie na dowolny temat, nie musi być też konkretnie związany z tematami prezentacji. Także jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się nie zapisał, to serdecznie zapraszamy. Dla naszych klientów ta konferencja jest darmowa, także powinniście otrzymać kod do rezerwacji. Gdyby się tak nie stało, to prosimy o kontakt na dowolny tutaj. Czy to jakiś ogólny mail, czy to sprzedaż, czy support, czy jakiś osobowy, to na pewno tym kodem się jeszcze szybko z Wami podzielimy i mam nadzieję, że się wtedy też usłyszymy jutro. To chyba tyle w takim razie na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za uwagę. Tak jak mówię, jeżeli pojawiłyby się jakieś tam pytania jeszcze, to proszę śmiało je zadawać w komentarzach. Będziemy się do tego później też odnosić. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do udziału w przyszłym tygodniu. Jak co tydzień w środę o 10:00. Będziemy, czy w zasadzie ja będę miał okazję znowu prezentować te dane. Mam nadzieję, że się w takim razie widzimy. Tymczasem życzę udanego tygodnia i do zobaczenia za tydzień w takim razie.